Same ciekawe rzeczy u nas, najciekawsze teraz. Minister Sprawiedliwości obecny i prokurator generalny Zbigniew Ziobro był we frakcji Nigela Farage'a. Podobnie Jacek Kurski, prezes Telewizji Polskiej, był we frakcji Nigela Farage'a. Te frakcje, a zwłaszcza ta Nigela Farage'a, o której mówię, która doprowadziła de facto do wyprowadzenia Wielkiej Brytanii, do Brexitu, do referendum w sprawie Brexitu i jak sądzę wyprowadzenia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, jest szczególnie niemile widziana w Parlamencie Europejskim, niemile widziana w ogóle na płaszczyźnie unijnej, a nasi Brytyjczycy, którzy byli podzieleni też w sprawie Brexitu, teraz mówiący praktycznie jednym głosem, że należy zaakceptować wolę narodu, również niemile są widziani i są krytykowani we wszystkich unijnych agendach. Stąd te osoby z grupy Spinelli bądź innych grup nie postrzegają polityków wymienionych przez ojca i przeze mnie jako partnerów, tylko takich, którzy naprawdę, mówiąc delikatnie, już uwierają i trzeba użyć, moim zdaniem, z ich punktu widzenia wszelkich sposobów, chwycić się każdej możliwej okazji, aby doprowadzić do zmian. Ale oczywiście tych zmian nie da się wprowadzić za pomocą Brukseli bez czynowników. Takich, którzy, jak słyszeliśmy, chcą, że raz jeszcze zacytuję, uruchamiać emocje. A czym to się może skończyć? Tu no, na przykład, nie daj Boże, panem Cybą z Łodzi. Panie profesorze, a czy w tej sytuacji Donald Tusk będzie straszył Polskę, tak jak w sprawie uchodźców, złapany na korytarzu przez reportera zaprzyjaźnionej stacji, mówi, przyjdzie czas na mój komentarz. Czy to będzie taki komentarz jak 16 grudnia, kiedy przybył do Wrocławia, kiedy mówił o odrzucaniu ducha wolności i wspólnoty, że jest kolejny akt dramatu polskiego osamotnienia, apeluje o do tych, którzy sprawują władzę w naszym kraju, o respekt i szacunek wobec ludzi, wobec zasad, wartości konstytucyjnych, dobrych obyczajów i tak dalej, i tak dalej. Czy wesprze rozkręcanie emocji, w czym też był dobry, gdy był premierem w Polsce? Ja nie wiem, jak postąpi w tej chwili Donald Tusk i już, jeśli można, w rozmowie z ojcem kiedyś w telewizji Trwam i w Radiu Maryja sformułowałem swoją tezę na temat pana Donalda Tuska. Dla mnie osobiście jest on specyficzną egzemplifikacją nikodemadyzmy na arenie unijnej. W związku z tym nie dokonuję egzegezy jego słów, a odsyłam do serialu Kariera Nikodemadyzmy i myślę, że paralele będą adekwatne do rzeczywistości i radiosłuchacze sami będą mogli ewentualnie dywagować, co zrobi osoba takiego pokroju. Czyli jeśli im zależy na tym, żeby rozbudzać emocje, to my te emocje raczej w sobie wyhamowujmy, uruchamiajmy rozum na najwyższe poziomy, no po to, żeby właśnie nie dać się prowokować przez prowokatorów. Ja sądzę, że te emocje należy powstrzymać i zachować za 2 lata, kiedy, jak mówiłem to już w prywatnych rozmowach politykom Platformy Obywatelskiej, a nie chcą przyjąć tego do wiadomości, że będą mogli wykazać się po prostu w kampanii wyborczej przed kolejnymi wyborami do Sejmu, Senatu, Europarlamentu, przedstawić społeczeństwu swoją argumentację, punkt widzenia i wówczas będą mogli wszyscy wybrać. Do tego momentu należy zachować spokój i nie destabilizować kraju, a szczególnie nie wciągać w to zagranicy, bo przypomnę, że Polska za chwilę może stać się tylko przedmiotem gry, bo we wrześniu mają odbyć się wybory w Niemczech. Przecież pan prezes Jarosław Kaczyński oficjalnie stwierdził, że pani Angela Merkel jest lepsza z punktu widzenia Polski niż pan Scholz, więc za chwilę mogą ci politycy przerzucać się kartą Polski pod kątem maksymalizowania korzyści w zbliżających się wyborach. Więc to jest naprawdę bardzo, bardzo niebezpieczna gra. To raz jeszcze zacytuję przewodniczącego PO, uruchamianie emocji. Przy wyborach potrzebny jest jednak jakiś choćby program, choćby złudny, którego się nie będzie realizowało, jak to miało miejsce za poprzednich rządów. No ten akurat program, który zdeklarował, stara się realizować, no to też jest jakaś różnica między jednymi rządami a drugimi, ale będziemy oczywiście obserwować, co zagranica kuszona
takimi wypowiedziami Grzegorza Schetyny będzie w naszym kierunku robić. Bardzo dziękuję, pan poseł do Parlamentu Europejskiego, profesor Mirosław Piotrowski. Dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Serdecznie pozdrawiam ojca i wszystkich radiosłuchaczy. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Było to powtórzenie wczorajszych aktualności dnia. Słuchają państwo Radia Maryja. Zapraszamy do wysłuchania wczorajszej katechesy. Zapraszam. Z katechizmem się katechizmu Kościoła katolickiego. A tak w ogóle to radzimy państwu wszystkim mieć katechizm u siebie i systematyczną katechezę prowadzić w domu. Na przykład niedziela. Wziąć jakiś rozdział i cała rodzina, ojciec, mama, tata, mama, dzieci, dziadkowie, teściowie. I proszę państwa, można bardzo wiele, wiele można jakoś tak nauczyć się, pogłębić swoją wiarę. Wiara jednak powinna też mieć drugie skrzydło. Tym skrzydłem jest rozum, a więc wiara i rozum. Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których unosi się duch ludzki, unosi się ku kontemplacji prawdy. Tak pisał pięknie nasz święty, wielki Polak Jan Paweł II. Wiara i rozum. I tu właśnie trzeba wiedzę swoją pogłębiać, wiedzę religijną. Wiedzę religijną pogłębiać, tak jak pogłębiana jest wiedza inna, wiedza fachowa, zawodowa. Tak
samo i tutaj. Tak jak rozwijana jest kondycja fizyczna, jak dbamy o zdrowie fizyczne, tak trzeba dbać właśnie o wiarę. I tu też jest potrzebne pogłębianie, poznawanie. Jesteśmy w rozdziale sakrament święceń. Sakramenty, chrzest, bierzmowanie, wtajemniczenia chrześcijańskiego. Na nich opiera się wspólne powołanie wszystkich uczniów Chrystusa, a więc chrześcijan, katolików. Chrześcijan może za szeroko powiedziałem, bo protestanci na przykład nie mają innych sakramentów jak tylko chrzest. Protestanci, niektórzy mówią ewangelicy i tak dalej. Tak, nie mają innych sakramentów. Natomiast mają wszystkie sakramenty prawosławni. Mówiąc prawosławni, to nie mówię grekokatolicy, bo grekokatolicy są katolikami. Jest to tylko obrządek wschodni. Tych obrządków w kościele jest wiele, rytów wiele jest. Tak, a więc chrzest, bierzmowanie i Eucharystia są sakramentami wtajemniczenia chrześcijańskiego. Na nich opiera się wspólne powołanie wszystkich uczniów Chrystusa, powołanie do świętości i do misji ewangelizacji świata. My wszyscy jesteśmy do tego powołani. Ewangelizacja świata. Nie zatrzymywać tego daru, wiary, Ewangelii tylko dla siebie. Te sakramenty udzielają koniecznych łask do życia według ducha podczas ziemskiej pielgrzymki prowadzącej do Ojczyzny Niebieskiej. Dwa inne sakramenty, święcenia i małżeństwo, są nastawione na zbawienie innych ludzi. Przez służbę innym przyczyniają się także do zbawienia osobistego. Udzielają one szczególnego posłania w Kościele i służą budowaniu ludu Bożego. Ci, którzy zostali już konsekrowani przez chrzest i bierzmowanie do kapłaństwa wspólnego wszystkich wiernych, mogą otrzymać w sakramentach święceń i małżeństwa szczególną konsekrację. Przyjmujący sakrament święceń zostają konsekrowani, poświęceni w imię Chrystusa, by w imię Chrystusa również karmili Kościół słowem i łaską Bożą. Z kolei małżonkowie chrześcijańscy w obowiązkach i godności swojego stanu są utwierdzani, jakby uświęcani szczególnym sakramentem. O małżeństwie będziemy mówili później, jeszcze nie dzisiaj, w następnych katechezach, a dzisiaj właśnie sakrament święceń. Jest to sakrament, dzięki któremu posłanie powierzone przez Chrystusa apostołom nadal jest spełniany w Kościele aż do końca czasów. Jest to więc sakrament posługi apostolskiej. I tutaj zauważmy, obejmuje on trzy stopnie. Episkopat, czyli biskupstwo. Biskup. Episkopus, stąd episkopat. Episkopus, czyli biskup po polsku. To jest taka władza, jaką mieli apostołowie, władza święceń. Później prezbiterat, to co w Polsce mówimy kapłaństwo, i diakonat. O episkopat i prezbiterat już było, a dzisiaj będziemy chwilę mówić o diakonacie. Święcenia diakonów. Oczywiście wszystkich święceń może udzielać tylko biskup, episkopus, ten, który ma pełnię sakramentu kapłaństwa. Na niższym szczeblu hierarchii stoją diakoni, na których nakłada się ręce
nie dla kapłaństwa, ale dla posługi. Przy święceniach diakonatu tylko biskup nakłada ręce. Oznacza to, że diakon jest specjalnie związany z biskupem w zadaniach swojej diakonii, czyli posługi. Diakonia, posługa. Jakaż to posługa? Za chwilę. Diakoni uczestniczą w specjalny sposób w posłaniu i łasce Chrystusa Pana. Tak mówi Sobór, pięknie to formuje Sobór Watykański II w Konstytucji Lumen Gentium, czyli światło narodów. Sakrament święceń naznacza ich pieczęcią, charakterem, której nikt nie może usunąć. Upodabnia ich ona do Chrystusa, który stał się diakonem, czyli sługą. Chrystus sługa. Pięknie to jakoś tak podkreślił w całej, powiedziałbym, w całej strukturze OAS ksiądz i już sługa Boży Franciszek Blachnicki na Kopiej Górce w Krościenku, tam w centrali ruchu oasowego była nawet kaplica, mam nadzieję, że jest kaplica Chrystusa Sługi, czyli tego diakona, tego, który pełnił diakonię. Ale jaką tą diakonię, jaką posługę, to wiemy, Chrystus. Tak, Chrystus Pan. I te właśnie święcenia diakonatu podobnia tego święconego do Chrystusa, który stał się diakonem, to znaczy sługą wszystkich. Choroba. Do diakonów należy więc między innymi asystowanie biskupowi i prezbiterom przy celebracji Bożych tajemnic, szczególnie Eucharystii, jej udzielanie, Eucharystii, udzielanie, właśnie podawanie Komunii Świętej, asystowanie przy zawieraniu małżeństwa i błogosławienie go. My wiemy, że małżeństwo, sakramentu małżeństwa nie udziela biskup, kapłan czy diakon, tylko błogosławi w imieniu Kościoła, asystuje. Ten sakrament z szafarzami, tego sakramentu są właśnie zawierający małżeństwo. Oni są szafarzami. Pan Bóg przez nich daje im ten sakrament, a Kościół asystuje. Kościół błogosławi w imię Chrystusa i właśnie diakon, kapłan czy biskup błogosławi w imieniu Kościoła, jest oczywiście świadkiem, tym pierwszym świadkiem, który uczestniczy w tym wydarzeniu. Do zadań diakona należy również głoszenie Ewangelii, przepowiadanie Słowa Bożego oficjalnie w Kościele, prowadzenie pogrzebu, poświęcanie się różnym posługom charytatywnym. Diakon może przewodniczyć różnym nabożeństwom także, błogosławić. Sam może błogosławić, ale i na przykład Najświętszym Sakramentem może błogosławić. Diakon jest to właśnie ten pierwszy stopień w sakramencie kapłaństwa. Pierwszy jest diakonat, a później dostaje się prezbiterat. Jeżeli ktoś jest dopuszczony do prezbiteratu i jest to celowe, jakieś takie celowa jego droga też. A później ewentualnie może zostać biskupem. To już powołuje sam papież do tego, żeby ktoś był biskupem w Kościele katolickim. Od czasu Soboru Watykańskiego II Kościół łaciński
Kościół Obrządku Łacińskiego, przywrócił diakonat jako właściwie trwały stopień hierarchiczny, podczas gdy kościoły wschodnie zachowały go nieprzerwanie. Diakonat stały, który może być udzielany również żonatym mężczyznom, stanowi znaczne wzbogacenie dla posłania Kościoła. Istotnie jest czymś właściwym i pożytecznym, by mężczyźni, tak czytamy w dokumencie Soboru Watykańskiego Ad Gentes, czyli do ludów, do narodów, czytamy, że jest istotnie, aby pożytecznym, by mężczyźni, którzy pełnią w Kościele prawdziwie posługę diakona, czy to w życiu liturgicznym i duszpasterskim, czy to w pracy społecznej i charytatywnej, byli umacniani przez obrzęd włożenia rąk przekazany tradycją apostolską i złączeni ściślej z ołtarzem, aby przez sakramentalną łaskę diakonatu mogli skuteczniej wykonywać swoją służbę. Właśnie Sobór Watykański II przywrócił w Kościele Obrządku Łacińskiego stały diakonat. On kiedyś był w pewnym czasie w historii, zrezygnowano z tego. Powoli zrezygnowano, aż to niemal wygasło. Diakonat kiedyś był tylko takim stopniem do prezbiteratu. A żeby prezbiterat otrzymać, to trzeba mieć też diakonat. Tak. A więc po co jest diakonat? Ażeby jaki ma zadanie diakon? Asystowanie biskupowi i prezbiterom przy celebracji Bożych tajemnic, szczególnie Eucharystii, udzielanie jej, asystowanie przy zawieraniu małżeństwa i błogosławienie go, głoszenie Ewangelii oficjalnej, przepowiadanie, czyli głoszenie na przykład w kościele, głoszenie kazań. To jest zadanie również diakona. Diakon może. Kazań nie może głosić świecki w czasie liturgii. Co innego po mszy świętej i tak dalej. To oficjalne przepowiadanie, prowadzenie pogrzebu, nabożeństw, poświęcanie się różnym posługom charytatywnym. W dziejach apostolskich czytamy, że właśnie apostołowie pierwszy na początku Kościoła służyli również właśnie tak charytatywnie. Obsługiwali stoły, czytamy. Ale tak mieli dużo zajęć, Wreszcie stwierdzili, że przez to zaniedbują Słowo Boże. I mówią, powołajmy do tego szczególnie, powołajmy mężczyzn. I powołali, i to właśnie byli diakoni. Na przykład diakonem był Szczepan, którego ukamienowali. Bardzo nowy, święty diakon. On był diakonem, ukamienowali go. Jest to święto, drugie święto Bożego Narodzenia, możemy powiedzieć. Tak. Byli inni też święci diakoni. Święty Wawrzyniec, umęczony na rozpalonej kracie, męczony. Tak. Było wielu diakonów, również jest wielu świętych, mówię, diakonów, męczenników. I Kościół, widząc, jaka jest sytuacja świata, zobaczmy analogicznie, jak na samym początku apostołowie mówią, nie dajemy rady już obsługiwać stoły, powołajmy. Właśnie do tego dzieła charytatywnego też.
Później jeszcze do głoszenia Ewangelii, do asystowania przy liturgii, przy świętych tajemnicach, do rozdzielania Eucharystii i tak dalej. To zobaczcie Państwo, podobna sytuacja dzieje się w XX wieku. Jest, kapłani nie dają rady, biskupi nie dają rady, powołajmy jeszcze innych, potrzebujemy więcej rąk, potrzebujemy więcej osób i przywracają diakonat stały. Jest także na skutek również braku kapłanów w niektórych krajach, jest także diakoni prowadzą parafię. Kapłan przyjeżdża, udziela, konsekruje, odprawi mszę świętą, wyspowiada, udzieli rozgrzeszenia i jedzie dalej, a tu diakon prowadzi parafię. Oczywiście, jeżeli to są bardzo gorliwi, oddani ludzie, święci, to święcie działają i lud Boży jest coraz bardziej święty. I to jest bardzo istotne, żeby być świętym. Tak. Jest to tradycja apostolska. Diakonat. Apostołowie pierwsi udzielali tego diakonatu. I diakonat jest pierwszym stopniem kapłaństwa. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Zapraszam do rozmów na ten temat. Thank you.
telefonów do studia Radia Maria w Toruniu. Dzisiaj katecheza o pierwszym stopniu kapłaństwa o diakonacie. Właśnie mówimy tak ogólnie, tu mówimy o sakramencie święceń. Święceń. Diakonat, prezbiterat, episkopat. Numer telefonu do studia Radia Maria w Toruniu dla słuchaczy z Polski Północnej, do Łodzi włącznie, 56 do Torunia zawsze, i jeden z numerów dla Polski Północnej 655-23-55, dla Polski Południowej 655-23-56, dla zagranicy 655-23-33 i 655-23-66. Oczywiście do Polski jeszcze 48 trzeba wybrać, do Torunia 56. Dla tyle mających telefonie w rodzinie, bezpłatne telefony do studia Radia Maria w Toruniu 536-600 i 536-600-200. Odbieram pierwszy telefon. Proszę, słucham Radia Maria. Proszę bardzo. Szczęść Boże. Szczęść Boże Pani. Chciałam do katechezy. Jest Pani na antenie. Kto mówi skąd? Ojciec dyrektor? Proszę Panią, dzwoni, to jest nieistotne. Dobrze. Kto mówi skąd? Anna Zdańska. Proszę ojca, wiem, że mam pierwszy stopień kapłaństwa w diakonacie, ja wiem, ale bo tego słuchałam, ale chodzi mi o tak, czy mogę to poruszyć, szafarz. Na jakiej mocy, na jakiej podstawie szafarz może udzielać Komunii Świętej? Czy mogę się rozłączyć, czy ksiądz... Proszę uprzejmie. Ojciec dyrektor pewnie. Tak. Proszę uprzejmie, pani. Ojciec dyrektor może mi wyjaśnić? Proszę pani, jak najbardziej. Dziękuję. Dobrze, dziękuję serdecznie. Tak, dziękuję także za to pytanie, za każde. Proszę Państwa, szafarze do udzielania Komunii Świętej, zauważmy, jest to szafarzami zwykłymi. Pierwszy zawsze jest biskup, jest taka hierarchia. Drugi jest zawsze prezbiter, czyli takie, to co mówimy, kapłan. Trzecie, diakon. I dalej jeszcze są tak zwane posługi w kościele, jest akolitat. I akolita może podawać Komunię Świętą, a szafarz jest to szafarz nadzwyczajny, niezwyczajny. Niezwyczajny. Pamiętam, kiedyś w jakiejś parafii byłem i taki kleryk mówi mi, czy kościelny to był, tak mówi, no, u nas taki zwyczaj jest, że podają świeccy Komunię Świętą. Jak ojciec przyjmie Pana Jezusa, przyjmie Komunię Świętą, to zaraz dać puszkę z Najświętszym Sakramentem, dać zaraz tym świeckim, żeby podawali. Ja się nic nie odezwałem, popatrzyłem, tylko uśmiechnąłem się i mówię, no pięknie, ja, przecież wiemy jak robić. To jest szafarz, to jest nadzwyczajny. Niezwyczajny, a jeżeli nadzwyczajny, no to w jakich okolicznościach? No w takich, który jest za mało kapłanów, na przykład będą tłumy, jest sam jeden ksiądz i tysiące, jeden kapłan, no to już to nie da rady, prawda? I jest specjalne błogosławienie ludzi świeckich przygotowanych do tego, to powinni być ludzie godni, przygotowani, ludzie dający dobry przykład, nie jacyś gorszyciele. Zresztą tak samo do kapłaństwa nie dopuszcza się jakichś ludzi gorszycieli, są warunki do przyjęcia kapłaństwa, jaki ten człowiek ma być i tak dalej. Czy do biskupstwa, tak, to nie jest tak. No, można się pomylić, mogą opinię dobrą zrobić komuś, kto nie jest godny, albo nie mieć rozeznania. To jest też tak samo. Można nie mieć rozeznania, można popełnić błąd. Ale to od Pani odpowiadam. To jest szafarz nadzwyczajny, w nadzwyczajnych okolicznościach. To nie tak może być. Ja pamiętam, posługiwałem w Niemczech, to były takie nadużycia. Proszę sobie wyobrazić, nie mówię, że wszędzie, ale tam poszło to dalej. Tam poszło dalej. Tak chcieli być tacy nowocześni. Zaraz po soborze, ile różnych rzeczy się działo. Niemcy, Holandia, Francja. No i później zobaczmy, do czego to doszło.
przeróżne eksperymenty robili i tak dalej. No, nie jednym takim może taki jeden ze szczegółów. Pamiętam, kapłan proboszcz siadał na sedili, prawda, tak po przyjęciu Pana Jezusa i tak wyciągał rękę i tak palcem pokazywał na kogoś i wołał, tak palcem przywoływał, znacie Państwo, to nie jest ładne, żeby tak przywoływać kogoś, palcem kiwać, chodź tutaj, tak przywoływał, no i podchodził ktoś, by iść podaj komunię świętą, tak kogokolwiek wziął z kościoła, no, to było nadużycie. To jest nadużycie i są takie, ale skąd te nadużycia? Bardzo często z błędu, z niedokształcenia, a więc właściwie kształcić, to jest pierwsze. Dlatego też mówiłem Państwu na samym początku, katechizm, wziąć katechizm do ręki. W domu, każdym domu katolickim powinno być Pismo Święte, Stary i Nowy Testament i na godnym miejscu, nie gdzieś tak rzucone, specjalnie podkreślone, to jest Słowo Boże. Bo tak powinno być i katechizm Kościoła katolickiego. Jest też takie kompendium katechizmu Kościoła katolickiego. Jest to bardzo praktyczne. Są pytania i odpowiedzi, pytanie, odpowiedź, pytanie, odpowiedź. Na różne pytania w spisie treści można zobaczyć, ach, takie problemy. My mamy problem, a więc problem jest taki, zobaczę zaraz, jak, co mówi katechizm Kościoła katolickiego, żeby nie popełniać błędu, nie rozszerzać też błędu. To tak a propos tego pytania, które Pani powiedziała, zadała. Pani Aniu, proszę bardzo, Radio Maria. Proszę. Nie słyszę dobrze. Ja mam dobrze hejty. Tak, ale bardzo słabo słyszę Panią. To nie wiem, dlaczego teraz lepiej. No tak, proszę uprzejmie. Dobrze, więc ja chciałam zapytać, bo tutaj chodziło o adorację. Na przykład u nas w Wierzbowie nie ma kościoła otwartego, żeby można było iść adorować. W jaki sposób to można zrobić, gdyby się chciało adorować Najświętszy Sakrament? Tak, kto mówi, jakie imię Pani? Danuta. Pani Danusiu, Pani się przenie... Dobrze, to ja odpowiadam Pani już... Kończymy rozmowę telefoniczną, tak? I odpowiadam na antenie, tak? Szczęść Boże, Pani posłucha w radiu. Szczęść Boże. Proszę Państwa, no mamy inny temat, mamy temat diakonatu, ale za to pytanie też bardzo dziękuję. Właśnie Najświętszy Sakrament. To tak łączy się z tym, co Pani Ania powiedziała, kto może podawać komunię świętą. I szafarze nadzwyczajni. Tak. Szafarz nadzwyczajny. To było właśnie komunia święta. Pan Jezus jest obecny w Najświętszym Sakramencie. Oczywiście przychodzi na ołtarz podczas Eucharystii, podczas tych słów kapłana, biskupa. Diakon nie może tego, nie ma takiej władzy. I czy akolita, nie ma takiej władzy nikt inny. My, jako lud Boży wszyscy, składamy dary i ofiary za grzechy, dary duchowe, dary naszej modlitwy, naszego cierpienia, dary jakieś może jałmużny, postu, no różne te dary składamy, wzbudzamy intencje i jesteśmy tym włączeni w ciało Chrystusa, mistyczne ciało Chrystusa przez chrzest, składamy za cały świat te dary, należymy do kapłaństwa ludu Bożego. A kapłan to jest ten, który składa dary i ofiary za grzechy, z ludzi wzięty, dla ludzi postanowiony, w tym celu, żeby składał dary, składał, to jest pierwsze powołanie kapłańskie, czy kapłana, żeby odsprawował sakramenty, pierwsze Eucharystię. To jest szczyt. Eucharystia jest szczytem całego życia chrześcijańskiego. Czegoś większego nie może być. Pan Jezus przychodzi na ołtarz, gdy kapłan mówi, to jest ciało moje, to jest krew moja. I On jest obecny. Zostawiamy Pana Jezusa dla udzielania komunii świętej potrzebującym. Właśnie diakon może wziąć z tabernakulum i idzie, zanosi komunię świętą gdzieś i tak,
i po to, żeby prosić Go, modlić się, adorować Go. Tak było od samego początku. Od samego początku było aż tak, że brali Komunię Świętą do domu. Brali i trzymali w domach chrześcijanie. Później, ponieważ były nadużycia, zakazano tego. Kościół zakazał, ponieważ były nadużycia. Tak, czy w każdym razie i Pan Jezus jest obecny w tabernakulach i to o to chodzi, żebyśmy przychodzili do Niego. On daje nam swoje łaski, swoje dary. On nas przemienia. On przemienia nasze życie. Porządkuje wnętrze, jeżeli otworzymy serce, mówimy Mu o tym, przyjść do Niego i mówić. Mówić w ciszy, w myślach. On wszystko, On wie, co my myślimy. Nie potrzeba wypowiadać słów. Patrzę na Niego, On patrzy na mnie. Z całym tym balastem mojego życia przychodzę. Balastem moich pragnień, moich porażek. Przeróżne porażki są. I także duchowe, nasze upadki, nasze wady, nasze sukcesy też, do których On nas prowadzi. O to chodzi, żeby przychodzić do Niego. Żeby modlić się. Uporządkowane będzie nasze życie. Będzie ono piękne. Będziemy uchrystusowieni. Jeżeli przychodzimy do Niego, prosimy Go. On chce nas przemieniać w siebie. Stajemy się coraz bliżsi Jemu. I stąd adoracja. Adoruję. Jeszcze jedno. Modlimy się w różnych intencjach. Mamy wiele. Ale teraz ta właśnie nasza zapowiedziana sprawa, zapowiedziana w Radiu Maryja, ale i na ostatniej pielgrzymce mówiłem, adoracja bez granic. Gdziekolwiek jesteście, odezwijcie się. Odezwijcie się, powiedzcie, gdzie jesteście. I kiedy będziecie adorować Pana Jezusa? Kiedy? O której godzinie? Którego dnia? Ile minut? Powiedzcie, a my zrobimy taki grafik. A później damy to na stronę internetową, na portal Radia Maryja i tą zakładkę Sanktuarium. Zobaczycie, w różnych stronach adorujemy Pana Jezusa. Zrobimy taki grafik, harmonogram. I zobaczymy, tam, o tej godzinie, ktoś w nocy, chorzy. I może być tak, jak właśnie Pani powiedziała, że no jest Kościół zamknięty. Szkoda, że zamknięty Kościół. To jest bardzo wielka szkoda. Bardzo wielka szkoda, że zamknięty Kościół. Parę miesięcy temu była transmisja z Warszawy, z Kościoła, już nie pamiętam, chyba na Woli to było. Tak, Kościół, w którym jest adoracja Najświętszego Sakramentu już ponad 30 lat. Dzień i noc. I Kościół otwarty. Wystawiony Pan Jezus. Jaki to wielki dar. On czeka na nas. On jest naszym Panem. On jest naszym Królem. On czeka. On czeka, żebyśmy powiedzieli, kocham Cię. Kocham Cię także za tych, którzy są zagubieni. Pomóż odnaleźć wszystkich. Daj nam moc. Daj mnie moc. Daj mojej rodzinie moc. I tak dalej. I prosiliśmy w tej prośbie. Ja mówiłem Wam, adoracja bez granic. I adoracja również o powołania kapłańskie i zakonu. Powołanie kapłańskie i zakonu. Jeżeli kapłanów zabraknie, świętych, mądrych, charyzmatycznych, bardzo roztropnych, takich z ogniem, takich kapłanów, nie kapłani, który będzie dla nich sposób na życie, kapłaństwo, nie, takich kapłanów, mamy wielu takich kapłanów, wielu, Polska jeszcze ma, i modlimy się o powołanie. Teraz tu w Radiu Maryja słyszeliśmy ojcowie, ojciec Józef Smyksy, profesor, w Cochabamba, tam w Brazylii jest profesorem na Uniwersytecie Katolickim
i wykłada porządnie naukę Kościoła katolickiego. Również w teologii są różne zamieszania. Potrzeba porządnych teologów. Porządnych teologów. On jest ten Polak. Był też, był program, były rozmowy niedokończone i katecheza przedwczoraj z tymi ojcami tutaj, wspaniałymi. Ojciec Waldemar Wielątek pracował w Brazylii, w Boliwii, a teraz pracuje w Chicago, na Cicero. Pracuje, prowadzą ojcowie parafie. I co? W języku polskim, angielskim i hiszpańskim. Polacy są w wielu krajach. W wielu krajach. To są najlepsi ambasadorzy również naszej ojczyzny. Potrzeba kapłanów, potrzeba świętych kapłanów, roztropnych, mądrych, pracowitych, oddanych. Zobaczcie, jak potrzeba tutaj kapłanów. Tutaj już ksiądz Ryzyk zalewa właśnie w tym miejscu. Do dzieci, tutaj już zalewa. Wszędzie ludzie są. Jak będą z każdego kraju, z każdej narodowości ludzie są wysyłani. Nie ma to landrynkowo opisywać, bo to do niczego dobrego nie prowadzi, że jak to, każda myszka swój ogonek chwali. No to tylko dlatego takie przysłowie powstawały, że każda myszka swój ogonek chwali, ale to trzeba być osobą krytyczną też. A nie bezkrytyczną jak ten Kurczaczek. Nie mogę przybyć przed tabernaklum. Nie ma u nas wystawienia Najświętszego Sakramentu ze względów może bezpieczeństwa. Tak, ale ty mnie widzisz. Ja duchowo przenoszę się przed Najświętszy Sakrament. We wszystkich tabernakulach świata adoruję ciebie. I tak serce do serca niech mówi. To zrobić to w sposób duchowy w domu. A później podam telefon, żebyście państwo podawali nam, gdzie jest ta adoracja. I dziękuję za to pytanie też, jakkolwiek dzisiaj mówimy o diakonacie. Proszę państwa, proszę radę. Także dziękujemy bardzo i tu nie ma takiej klasy kapłanów, jakby wyższych, ludzi lepszych, bo to sam ksiądz jest winny Rydzyk. Nie wolno tak mówić.